Signity jest firmą nowoczesną. Szuka rozwiązań, które są optymalne dla jej biznesu. Rozwiązanie optymalne dla nas to rozwiązanie, które jest niskokosztowe, jest bezpieczne i posiada zdefiniowane parametry, jeśli chodzi o, jakość usługi. IBM Managed Services, który wybraliśmy, oferuje i spełnia wszystkie te kryteria. Realizacja projektu potrwała rok czasu. Rok czasu wykorzystaliśmy na analizę, wdrożenie, imigrację oraz okres stabilizacji. Analiza była podzielona na etapy analizy finansowej, prawnej i bezpieczeństwa rozwiązania. Po przeanalizowaniu dostępnych rozwiązań na rynku wybraliśmy rozwiązanie IBM Managed Services. Następnie zrobiliśmy harmonogram migracji naszych projektów, które wykorzystują platformę IBM-a i zmigrowaliśmy te projekty. Całość zajęła niecały rok. Signity szukało w tym projekcie trzech cech: bezpieczeństwa, jakości usługi oraz ceny. Te cechy zostały znalezione, osiągnęliśmy te korzyści biznesowe. Dodatkową korzyścią projektu była możliwość alokacji kosztów usługi do projektu. Pozwoliło nam to bardziej transparentnie rozumieć koszty realizowanych projektów. Z doświadczeń współpracy IBM z klientami wynika, że najbardziej istotną korzyścią ze współpracy w ramach modelu Managed Services jest elastyczność i szybkość adaptacji zmian infrastruktury naszych klientów, która wspiera ich wymagania biznesowe, aby móc cały czas uczestniczyć jako lider na rynku i odpowiadać na wymagania ich klientów. To, co jest podkreślane i co sami zauważamy we współpracy, pełna kontrola kosztów jest istotnym elementem, który wpływa na podjęcie decyzji o Managed Services. Z raportu dotyczącego badań Managed Services przeprowadzonego przez Profit House wspólnie z IBM Polska wynika, że szereg klientów obecnych na rynku polskim decyduje się na oddanie działalności związanej z IT zewnętrznym usługodawcom. Z jednej strony wierzą, że zewnętrzni, wyspecjalizowani usługodawcy są w stanie przynieść korzyści, tym niemniej ponad 60% nadal podkreśla obawy związane z oddaniem tej części działalności, głównie wskazując na utratę kontroli nad całością działania. Wydaje się, że tego typu obawy niestety związane są ze wcześniejszymi doświadczeniami, gdzie głównym wyborem była niska cena i niestety nie przekładało się to na jakość świadczeń dostarczanych przez tego typu usługodawców. Dlatego istotnym elementem jest sprawdzenie referencji i zwrócenie uwagi na kompetencje firmy, z którą decydujemy się podjąć takie działania. Receptą na udaną współpracę w zakresie Managed Services jest nie tylko wybór kompetentnego partnera, ale także zwrócenie uwagi na tak istotne elementy, jak podpisanie szczegółowej umowy definiującej wszystkie obszary działalności, jak również uzgodnienie szczegółowych procedur przekazania wiedzy i transferu działalności na zewnątrz do usługodawcy, a także zabezpieczenia się na przypadek, gdyby nasza firma zdecydowała o powrocie tego typu aktywności z powrotem na łono działania biznesowego i w jaki sposób to powinno być przekazane.